Witam serdecznie na kanale Fortuny, z tej strony Piłkarzyki i kolejny materiał dotyczący Ligi Mistrzów. Jesteśmy już po pierwszych starciach w fazie grupowej LM. Coś niecoś wiemy, ale dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 10 ciekawostek, więc być może część z Was nie wiedziała o niektórych zdarzeniach i być może będą one stanowiły bazę Waszych tajperskich przygód podczas następnej kolejki Ligi Mistrzów. Kto wie? A listę 10 ciekawostek rozpoczynamy od spotkania Manchester City z FC Porto. Uwaga, na Etihad Stadium przełamał się pewien pan. Sergio Aguero strzelił bramkę po 231 dniach. Niemalże niewyobrażalne z perspektywy standardowego kibica, który nie śledzi konkretnie poczynań Sergio Aguero. 231 dni bez bramki, ostatnie trafienie miało miejsce na początku tego roku. Długo zatem kazał czekać kibicom na swoje następne trafienie Sergio Aguero, ale wiadomo, że lwia część tej posuchy była spowodowana kontuzją kolana, z którą zmagał się Sergio Aguero. Przy okazji warto wspomnieć, że była to 40. bramka Sergio Aguero w Lidze Mistrzów. Jeszcze jedna ciekawostka, Luis Diaz, który w tamtym spotkaniu strzelił dla Porto, to jest zawodnik, którego my na kanale Fortuny prezentowaliśmy kiedyś jako gwiazdę Copa America, która może za jakiś czas zaistnieć na globalnej piłkarskiej scenie. Co się okazało? Że Luis Diaz teraz jest sporą postacią w Porto. Czas szybko leci i widać to zarówno po Aguero, jak i po Diazie. Kolejnym spotkaniem, któremu się przyjrzymy, jest starcie na Johan Cruyff Arena, czyli mecz w Amsterdamie pomiędzy Ajaxem a Liverpoolem. Uwaga! Nicolas Tagliafico, który strzelił wówczas samobuja dającego Liverpoolowi 3 punkty, był pierwszym zawodnikiem Ajaxu notującym samobójcze trafienie od czasu Vernona Anity w 2010 roku. 10 lat trzeba było czekać na następne trafienie samobójcze. Przy okazji warto również wspomnieć, że Liverpool jest wybitnie niewygodną ekipą dla wszystkich holenderskich zespołów. Trudno jest niderlandzkim ekipom przeciwstawić się drużynie Liverpoolu i może warto brać to pod uwagę przy okazji następnych typów na starcie Liverpool-Ajax. W Mediolanie Inter ostatecznie zremisował z Borussią Mönchengladbach 2-2, ale to nie z wynikiem związana jest nasza ciekawostka. Dotyczy ona snajpera drużyny Antonio Conte. Romelu Lukaku wielką postacią w drużynie Interu jest, ale uwaga, rekord jaki śrubuje jest niewiarygodny z perspektywy włoskiego kibica Calcio. 11 trafienie w każdym z 9 ostatnich spotkań na europejskim podwórku Romelu Lukaku trafiał. Wiadomo, że wliczamy tutaj oprócz Ligi Mistrzów również Ligę Europy, no ale i tak jest to rekord imponujący. Jedynie 2 zawodników uzbierało ponad 10 bramek od początku sezonu 2019-2020 w Europie. Są to Robert Lewandowski i Erling Braut Haaland. Zacne grono, no ale trzeba przyznać, że Big Rom jest po prostu maszyną i możemy być tylko ciekawi, w którym momencie przyjdzie powiedzieć stop, w którym momencie nam się wielka belgijska bestia zatrzyma. I jeszcze jedna informacja dopełniająca tę ciekawostkę i przy okazji budująca jeszcze bardziej wizerunek Romelu Lukaku jako tego tytana napadu. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Erling Braut Haaland zaliczali te swoje ponad 10 trafień, owszem, ale nie w spotkaniach z rzędu. To tym bardziej eksponuje nam dorobek Big Roma. Bayern dominuje w Europie, jest to rzecz wiadoma nie od wczoraj, ale mało kto chyba spodziewał się, że aż tak zmiażdżone zostanie Atletico Madryt, drużyna Cholo Simeone. Przy okazji warto wspomnieć, że Atleti ma wybitne problemy z niemieckimi drużynami, jeżeli chodzi o podupadanie psychiczne w trakcie spotkań. Jedynym zespołem, oprócz Bayernu Monachium, który zaaplikował Atletico 4 bramki i nie wpuścił ani jednej na europejskim podwórku, jest bowiem Borussia Dortmund. No, mocne problemy z tymi niemieckimi zespołami ma drużyna Atletico Madryt. Warto również wspomnieć poprzednią kampanię Ligi Mistrzów i starcie z Lipskiem Juliana Nagelsmana. Tak więc Atleti musi uważać, nie tylko dlatego, że przyjdzie podejmować na Wanda Metropolitano Bayern Monachium, ale także dlatego, że istnieje szansa, że kolejną niemiecką ekipę w fazie pucharowej przy okazji ewentualnego awansu napotka. Cholo nie lubi tej wiadomości. Czas przenieść się w okolice Parc des Princes i uwaga, nie o Markusie Rashfordzie będziemy rozmawiać, chociaż warto podkreślić, że jest to zdecydowanie król Paryża. Jego kolejna wizyta w Paryżu kończy się bowiem wygraną United i to tą kluczową, która ma na celu podbudować nieco morale United, które ostatnio, no jakby nie było, zostały nadszarpnięte przez rezultaty zespołu Ole Gunnara Solskjaera. Wspomnieć należy o okolicznościach tej spektakularnej wygranej Manchester United, bowiem PSG przegrywa swoje
swoje pierwsze spotkanie na Parc des Princes w grupie od 25 spotkań. Tak, w fazie grupowej Ligi Mistrzów zaskakująco dobrze radzili sobie na swoim obiekcie. Warto to zaznaczyć, przy okazji jeszcze zauważając, kto na tą wygraną Manchester United się składał. Był to m.in. Axel Tuanzebe, ostatnio widziany w podstawowym składzie United w grudniu 2019 roku. Nieźle. Jak pokonywać finalistów poprzedniej edycji Ligi Mistrzów? To z rozmachem. A co? Mecz na Stamford Bridge z tym niepozornym 0-0 nie wyróżniał się jakoś bardzo. Oczywiście warto wziąć pod uwagę m.in. solidny występ defensywny drużyny Franka Lamparda. Ostatnio rzadko takie mają miejsce, bo jest sporo błędów indywidualnych, z którymi Frank Lampard musiał się uporać. Ale z pewnością wielu kibiców na co dzień nie zajmujących się Premier League zaskoczy informacja, że był to pierwszy bezbramkowy remis Franka Lamparda od momentu objęcia zespołu przed sezonem 2019-2020. Wow! Przyszło czekać aż do starcia z Sevillą na taki rezultat. Jakie to symboliczne. Barcelona podejmująca Węgrów na Camp Nou. Ekipa Ferencvaros, która nie była faworytem w tym spotkaniu, jest to mało powiedziane. To jest oczywiście drobna uszczypliwość względem kibiców Barcy teraz wystosowana. Myślę, że się nie obrazicie za to, no ale warto zauważyć, że rzeczywiście byli tacy odważni, którzy na pewno na swoim kuponie faworyzowali Ferencvaros z uwagi na motywację Węgrów i tak dalej, i tak dalej. Ja nie byłem jednym z nich, ale warto zauważyć, że te kursy na Barce mogą w najbliższym czasie być chwiejne i to jest też cenna informacja dla nas, obstawiających, typujących różne zdarzenia sportowe. No ale dosyć już tych złośliwości, pozytywna informacja jest taka, że Leo Messi, Bóg futbolu, po raz kolejny śrubuje magiczny rekord. 16 sezon z rzędu, w którym Lionel Messi strzela w Lidze Mistrzów. Niebagatelne osiągnięcie i uwaga, Leo Messi jest również piłkarzem, który ma najwięcej bramek w fazie grupowej Ligi Mistrzów w historii. Jest ich aż 60. No i warto przywołać również ogólne statystyki. 144 występy w Lidze Mistrzów, 116 bramek. Lazio wracające do Ligi Mistrzów w sposób spektakularny. Marzenie każdego kibica Calcio, który sprzyja zespołowi z Rzymu, ale przy okazji warto obok tych 13 lat oczekiwań wspomnieć o innym bardzo ciekawym zdarzeniu, mianowicie o symbolicznym golu debiutanta. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale ostatnim zawodnikiem przed Akpą Akpro, który strzelił bramkę w debiucie w rozgrywkach Ligi Mistrzów podczas spotkania z Borussią Dortmund, który tego dokonał, był Simone Inzaghi, a więc obecny szkoleniowiec zespołu Lazio. Było to w 1999 roku w starciu z Mariborem. Ciekawe, czy Simone Inzaghi powiedział mu o tym po meczu w szatni, czy też nie. No a skoro zahaczyliśmy o włoski akcent, to włoskim akcentem również skończymy. Starcie Juventusu z Dynamem Kijów w stolicy Ukrainy skończyło się zwycięstwem drużyny Andrei Pirlo. Wiąże się z tym bardzo ciekawa statystyka, nie tylko ta, która mówi o tym, że Juventus ma wyjątkowe szczęście do ukraińskich zespołów, nie przegrał bowiem z nimi ani jednego spotkania. Warto to mieć na uwadze przy okazji starcia w Turynie. Ale cenniejsza dla kibiców starej damy powinna być informacja, która wiąże Andrea Pirlo z wielkimi tuzami świata piłkarskich menadżerów, bowiem Andrea Pirlo jest dopiero trzecim szkoleniowcem Juventusu, który w swoim pierwszym starciu w Lidze Mistrzów sięga po komplet punktów. Ostatnio takim panem był Fabio Capello w 2004 roku, a pierwszym od momentu rozpoczęcia rozgrywek Ligi Mistrzów był Marcello Lippi w roku 1995. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał ciekawostkowy dotyczący spotkań z tygodnia w Lidze Mistrzów. Jeżeli taka formuła przypadła Wam do gustu, dajcie proszę znać w komentarzach, to po kolejnych starciach w Lidze Mistrzów być może przygotujemy coś analogicznego. Ja za uwagę w dzisiejszym luźnym, jak widzieliście, materiale bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym na kanale Fortuny. Trzymajcie się, miłego dnia bądź wieczoru, zależnie kiedy oglądacie ten materiał. Cześć!